lot z prezydentem na pokładzie 10 kwietnia i podobnie 3 dni wcześniej lot z premierem nie miały prawa się odbyć zgodnie z polskimi przepisami. Lotnisko w Smoleńsku nie figuruje w rejestrze lotnisk, w związku z tym jest traktowane jako lotnisko nieczynne, a to pociąga za sobą cały szereg konsekwencji, między innymi brak międzynarodowej prognozy pogody dla tego lotniska. Do Smoleńska można było dolecieć tylko śmigłowcem z jakiegoś innego czynnego lotniska lub dojechać samochodami. Ale warunek lotu śmigłowcem był też taki, że wymagane było przedtem dokonanie rekonesansu, którego, jak wiemy, w Smoleńsku nie było.